Cześć! Zrób z nami dzisiaj piekarnik zasilany słońcem. Będą nam potrzebne pudełko, może być po butach, kawałek tektury, możesz wykorzystać też grubszy papier, czarna kartka, folia aluminiowa, przezroczysta folia albo koszulka na dokumenty, gąbki do zmywania naczyń, klej i nożyczki. Najpierw musimy wyciąć w pokrywce otwór, którym promienie słoneczne będą wpadać do środka. Następnie z przezroczystej folii wycinamy prostokąt odrobinę większy niż otwór w pokrywce i naklejamy folię. Teraz musimy dobrze zaizolować ścianki. My wykorzystamy gąbki do zmywania naczyń. Może to być coś innego, co jest dobrym izolatorem, na przykład styropian. Po co? A słyszeliście o czymś takim jak ciepło? No tak, czasem jest ciepło, a czasem zimno. Ale nam chodzi o sposób zmiany energii wewnętrznej. O tym w następnym filmie. Pamiętacie ten kawałek tektury, który został po wycięciu otworu? Przyda się. Naklejamy na niego czarną kartkę, a następnie docinamy tak, by zmieścił się na dnie pudełka. Następnie wykładamy wnętrze piekarnika folią aluminiową. Brakuje nam jeszcze pułapki na promienie słoneczne, którą zrobimy z folii aluminiowej naklejonej na karton. Tak powstałe zwierciadło przyklejamy do pokrywki i piekarnik jest gotowy. Potrzebujemy jeszcze tylko podstawki do regulowania wysokości zwierciadła. Można ją zrobić z tektury. Pamiętajcie też o folii aluminiowej. Co można ugotować w piekarniku? My zrobiliśmy tosta. Dajcie znać, co Wam udało się ugotować na słońcu.